Warszawa nadaje. Dzień dobry. Witam Państwa jak zwykle Wojciech Tymowski, gospodarz podcastu Warszawa nadaje. W tym odcinku zapraszam do Lasu Kabackiego. To miejski las rekreacyjny, a jednocześnie rezerwat przyrody na południowym krańcu Warszawy. Ulubiony las wielu warszawiaków, mój zresztą też. Jak go opisać? Może powiedzieć, czym Las Kabacki nie jest? No więc nie jest to powszechna w polskim krajobrazie monokultura, czyli plantacja sosen na deski, która udaje las naturalny. To jest prawdziwy las, po swojemu nieuporządkowany, rozwichrowany, w którym rosną obok siebie różne gatunki drzew. Ten las ma ogromną siłę przyciągania. Często jest wręcz ludźmi przepełniony, szczególnie przy polance za lasem, gdzie wielkie tłumy grillują i palą ogniska. Mimo wszystko ludzie, choć nierzadko zachowują się w tym rezerwacie w niedopuszczalny sposób, nie wystraszyli, choć może należałoby powiedzieć, jeszcze nie wystraszyli, wszystkich jego naturalnych mieszkańców. O świcie można spotkać sarnę, czasami drogę do lasu przetnie zając. Ptaków jest mnóstwo. Las śpiewa, las szumi, las pachnie. Kiedy jest cicho, czasami trzaśnie gałązka. W nocy w gąszczu błysną oczy jakiegoś czworonoga. Na wycieczkę do lasu zabiera Państwa Wojtek Karpieszuk, autor tego odcinka podcastu. Wędrują z nim przewodnik ursynowski Mariusz Prządak i Dominik Ulik, codzienny bywalec w lesie i autor kończącego ten odcinek felietonu. Nasza gościni w studiu, Angelika Gackowska, wicedyrektorka Lasów Miejskich, odpowiada na pytania, jak pogodzić w lesie ludzki żywioł z przyrodą i jak dbać o las w taki sposób, by zachował to, co nam w nim się tak bardzo podoba, swoją naturę. Zapraszam, Wojciech Tymowski. Z ulicy Stolicy. Dzień dobry, dziś zapraszamy na spacer do Lasu Kabackiego. To jest moje ulubione miejsce w Warszawie, las w wielkim mieście. Mam to szczęście, że mieszkam niedaleko. Na tym szczęściu zdałem sobie sprawę, zwłaszcza w czasie pandemii. Las był dla mnie wytchnieniem. Od kilku lat jestem tu regularnie, kilka razy w tygodniu. Przeważnie rano, to też jest niesamowite miejsce rano. Mało spacerowiczów. Zdarza mi się spotkać sarny. Teraz, kiedy jest zielono, słońce jest nisko, przebija przez drzewa. Fantastycznie, bardzo polecam. Dziś jednak wchodzimy do Lasu Kabackiego wieczorem. Jest 20, fantastyczna pogoda, ponad 20 stopni. Mamy szczęście, bo zapowiadają burze, ale to dopiero w nocy. Gościem naszym jest Mariusz Prządak. Dzień dobry. Mariusz jest miejskim przewodnikiem, pasjonatem ursynowa, autorem książki Sekrety Ursynowa i współwłaścicielem chyba wciąż jedynej klubu kawiarni na Ursynowie, Ken 54, gdzie czasem urządzacie różne spotkania też o Ursynowie. Nawet nie czasem, tylko bardzo regularnie. W każdy wtorek mamy wykłady. One są ursynowskie, warszawianistyczne, tematyka bardzo szeroka, historia, architektura, komunikacja i tak dalej. Ale o Ursynowie jest sporo wykładów. Kilka lat temu byłem z Tobą na takim rowerowym spacerze po Ursynowie. Wtedy przecięliśmy Las Kabacki. Czy są jakieś sekrety związane z Lasem Kabackim? No oczywiście, jest największy sekret. To jest, wchodzimy do lasu może to od razu. To jest ta jednostka wojskowa, która się dzisiaj nazywa Centrum Operacji Powietrznych. Nazwa się zmieniała. W PRL-u były inne nazwy, w czasach III RP też były inne nazwy, ale funkcja była cały czas ta sama. Jest to miejsce totalnie niedostępne, schowane. Krążą o tym legendy, że tam są jakieś bunkry, znaczy no na pewno są kilkukondygnacyjne schrony. To teraz współcześnie, ale to miejsce też funkcjonowało przed wojną. Tak. Co tam było? To jest niezwykłe. Tam w 1938 roku pojawiło się biuro szyfrów, ponieważ tam zbudowano tajną jednostkę Wicher. Biuro szyfrów do 1938 roku znajdowało się w budynku sztabu generalnego, czyli w dawnym pałacu, w tak zwanym Saskim, na placu Piłsudskiego. Ale od samego początku było wiadomo, że jest to kiepska lokalizacja, ponieważ szpiedzy niemieccy mogli obserwować pracowników wchodzących, wychodzących, no i mogli jakieś próbować nawiązać z nimi kontakty tak naprawdę, żeby ich przekabacić. Więc uznano, że trzeba się wynieść z tego pałacu Saskiego. I podjęto decyzję właśnie o budowie takiej tajnej jednostki Wicher w Pyrach, czyli w środku Lasu
Kabackiego. No i właśnie tutaj, a wcześniej w pałacu... O, rowerzysta nas mija. Czyli właśnie tutaj, w Lesie Kabackim, pracowano nad łamaniem Enigmy. Tak naprawdę to był cały czas wyścig z Niemcami. Ponieważ Niemcy udoskonalali swój sprzęt, poprawiali, zmieniali sposób szyfrowania, więc Polacy cały czas musieli ich gonić. I to wszystko działo się tutaj w tym Lesie Kabackim? Od 1938 roku, wcześniej w Pałacu Saskim. Czyli mniej więcej od tego czasu, kiedy prezydent Starzyński zdecydował o zakupie Lasu Kabackiego od hrabiego Branickiego. Tak, zgadza się, bo tak naprawdę to, że mamy tutaj las, to zawdzięczamy dwóm osobom, Starzyńskiemu i Branickiemu, a tak naprawdę długom Branickiego. Branicki był dramatycznie zadłużony. Długi ponoć w Monte Carlo powstały. No ponoć, takie są legendy, tak. On te długi odziedziczył po ojcu, po Adamie Branickim. Jego największym wierzycielem był Państwowy Bank Rolny. No i Bank Rolny był przerażony sytuacją, więc powołali taką komisję, taki byśmy powiedzieli audyt dzisiaj. Mhm. I ta komisja przeanalizowała cały majątek Branickiego. I uznała, że jedynym sposobem na wyjście z długów jest parcelacja jego dóbr. Na początek wybrali Służew i tam rzeczywiście te dzisiejsze ulice Podbipięty, Bernychory i tak dalej, to jest pamiątka po mieście ogrodzie Służew. Mm-hmm. Później był wybrany jeszcze Anin. Tak, zgadza się. Więc Anin został podzielony. I trzecim miejscem to miały być właśnie Las Kabacki. Las Kabacki miał być rozparcelowany na tak zwane takie działki kempingowe, małe działki. I tak naprawdę w ostatniej chwili Stefan Starzyński odkupił Las Kabacki. Można powiedzieć, że w zasadzie dzięki długom Branickiego mamy dzisiaj Las Kabacki. Oczywiście. Tak? Bo gdyby prezydent Starzyński tego nie odkupił, to pewnie las by był podzielony, tak jak Służew. Oczywiście. I jak mógł wyglądać? Co by tutaj było? Willowe jakaś? Nie, że to miały być takie właśnie mniejsze działki kempingowe. Okay. Ale oczywiście las miał być po prostu na pewno w dużej części wycięty. Też spory teren miał być przeznaczony na jakąś infrastrukturę sportową. Jakieś tam boiska, korty tenisowe i tak dalej. To miała być taka inwestycja, która miała podnieść cenę tych działeczek kempingowych. Jasne. Jeżeli ktoś z Państwa już jakiś czas nie był w Lesie Kabackim, pewnie przeżyje szok. My wchodząc tutaj minęliśmy bardzo dużo wiatrołomów. To pozostałość po wichurach lutowych. To są tysiące drzew powalonych. Służby leśne uprzątnęły te główne szlaki, natomiast w środku lasu te drzewa zostały i zostaną. No, robi to piorunujące wrażenie, no, bo to są całe połacie lasu, zniszczone przez wiatr, natomiast no, natura dokonała trochę tego, co było planowane, bo lasy miejskie od kilku lat wycinają głównie sosny i to właśnie wiatr powalił przede wszystkim sosny. Nazywa się to fachowo przebudową drzewostanów na właściwe pod względem występujących siedlisk. Lasy miejskie twierdzą, że sosna jest nienaturalna i ją wycinają. No teraz pewnie wycinać będą mniej, bo sosnę powalił wiatr. Stoimy teraz przed taką mogiłą, symboliczną chyba, prawda, Mariusz? Znaczy tutaj rzeczywiście był pochowany żołnierz, on został przeniesiony na Powązki. Jak widzimy, zmarł dosłownie kilka dni przed wybuchem powstania, 29 lipca, więc słyszałem też taką wersję, że prawdopodobnie on mógł zmierzać na mobilizację do Warszawy. Rozumiem. W Lesie Kabackim jest kilka takich tablic, pomników upamiętniających miejsca masowych mogił, prawda? Tak, rzeczywiście w czasie okupacji wiele takich mogił tutaj zostało przez Niemców stworzonych. Są wspomnienia mieszkańców, którzy pamiętają na przykład transporty zwłok do lasu i właśnie zakopywanie tych zwłok. Też Las Kabacki w czasie okupacji niemieckiej był miejscem masowych rozstrzeliwań. Nie było tego dużo, ale też takie wydarzenia miały miejsce. Czytałem, że nie wszystkie mogiły zostały odkryte. Oczywiście, bo nie wiemy tak naprawdę. Tutaj jakby no, świadkowie poumierali i nie wiadomo tak naprawdę, gdzie są te jeszcze mogiły. Trochę przeraża mnie to, co się dzieje na Polance za Lasem Kabackim, która mam wrażenie stała się taką modną miejscówką imprezową w czasie pandemii, kiedy kluby były zamknięte. Młodzież przyjeżdżała, choć nie tylko młodzież, przyjeżdżała tutaj na Polankę. Czasem to były setki osób, kilkanaście ognisk. Nad lasem i nad Polanką unosiły się kłęby dymów. I to chyba zostało po pandemii. To no, ludzie polubili to miejsce, nie do końca sobie zdając sprawę z tego, że są w zasadzie na granicy rezerwatu. Na przykład wchodzą już do lasu po chrust. Trudno nad tym zapanować, bo naprawdę czasem jest tam bardzo dużo osób.
Ja mam takie wrażenie, że Popsin był już od wielu lat popularny. Ja tutaj przyjeżdżałem ze znajomymi ponad 20 lat temu tak naprawdę i też wtedy na Polance były tłumy, było pełno ognisk, pełno tego dymu, tak jak mówisz, unoszącego się nad grillem czy nad ogniskami. Rozmawiałem ze znajomym leśnikiem tutaj z Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. No i on tak samo jest załamany po prostu. Ludzie nie są świadomi, że to jest rezerwat przyrody. Nie wiedzą, że nie mogą zbaczać z wytyczonych szlaków czy ścieżek. Też nie wiedzą, albo świadomie to po prostu łamią przepisy, zbierając właśnie gałęzie czy chrust na te ogniska. Więc może zmienię temat, że bardzo pokochałeś to miejsce, bardzo polubiłeś to miejsce. Ja z kolei tak naprawdę niedawno jakby tutaj się pojawiłem na Ursynowie, prowadząc Scan 54. Całe swoje życie spędziłem na prawym brzegu Wisły. Więc wychowałem się w Radości, później na Saskiej Kępie, teraz na Kamionku mieszkam. Więc dla mnie tak naprawdę bardzo długo Las Kabacki był miejscem przeklętym, takim strasznym, makabrycznym. Dlaczego? Bo mi się tylko i wyłącznie kojarzył z katastrofą samolotu Kościuszko. Rozumiem. Wiesz, ja byłem dzieciakiem, jak to było, jak to się wydarzyło. To był 9 maja 87 rok, raptem tam miałem 8 lat, ale tak by dobrze pamiętałem tak naprawdę to wydarzenie i dla mnie się wydawało, nieważne, że cały Las Kabacki to jest miejsce katastrofy po prostu. Nie byłem świadomy, jaki to był fragment lasu wycięty przez ten samolot. Tylko i wyłącznie łączyłem Las Kabacki z katastrofą samolotu. W tym miejscu jest dzisiaj pomnik z nazwiskami ofiar. 183 osoby zginęły, z tego co pamiętam. Stoi krzyż, tam odprawiane są msze w rocznicę katastrofy, teraz ostatnio 9 maja. Ja przyznam się, że jest to miejsce, które omijam, mimo tego, że jestem w Lesie Kabackim bardzo często, to jakoś tak zawsze jakoś różnymi ścieżkami się poruszam, ale zawsze jakoś omijam akurat to miejsce. Teraz jakby już nie widać tego miejsca po katastrofie. Rzeczywiście samolot wykosił cały płat tak naprawdę lasu. To była taka wolna przestrzeń. Ja mam jakieś swoje ulubione szlaki i rzeczywiście dosyć często wystarczy, że z nich zboczę i się gubię, bo te ścieżki, one mają nieregularny kształt, nie są pod kątem prostym, więc czasem wydaje mi się, że wyjdę zupełnie gdzie indziej niż wychodzę w rzeczywistości. A wiesz, komu zawdzięczamy ten układ ścieżek? Nie. Okej. Okay. Może zawędrujemy do Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Do słynnej leśniczówki. Tak, i tam jest taka słynna leśniczówka, drewniany budyneczek. I to jest ciekawe, że to jest jeden z najstarszych budynków na Ursynowie. On jest z 1890. On został zbudowany dla Wiktora Stefana. Wiktor Stefan, z pochodzenia Węgier, on był nadzorcą, inspektorem dóbr Branickiego. Potem był nadleśniczym. I tak naprawdę to on... Tutaj w Lesie Kabackim, tak? Tak, znaczy też tutaj, oczywiście. Potem tam awansował, był w ogóle wszystkich dóbr Branickiego. I to on był autorem właśnie tego układu drogowego, tych ścieżek. Tutaj w Lesie Kabackim jest kilka takich oczek wodnych. Jedno odkryłem całkiem niedawno. Ono jest nawet zaznaczone na mapie Google'a. Trafić tam nie jest prosto, więc chyba trzeba się posłużyć tą mapą. Jest to bardzo tajemnicze miejsce. W środku Lasu Kabackiego, zarośnięte, naprawdę aż trudno uwierzyć, że znajdujemy się kilkanaście minut spacerem od stacji metra Kabaty. Przeczytałem gdzieś, że te oczka wodne to pozostałość po takim zwierzyńcu, który tutaj powstał na kilku hektarach czy na kilkudziesięciu hektarach w XIX wieku. Trzymano tam daniele, sarny, dziki, zające w całach łowieckich po prostu. Zbliżamy się do tej polanki powoli. Tuż za tą polanką jest fantastyczna droga prowadząca do ogrodu botanicznego. Z jednej strony mamy taki brzozowy zagajnik, z drugiej strony mamy pola, wciąż uprawne. Tam czasami rosną słoneczniki, czasami kapusta, niekiedy dynie. Pamiętam historię niezwykłą sprzed kilku lat, kiedy biegałem właśnie rano w Lesie Kabackim. To była jesień, trwały zbiory kapusty. I na tym polu stał ciągnik. On musiał mieć jakieś bardzo dobre głośniki. I z tego ciągnika po polach niosła się aria operowa. Masz jakieś ulubione miejsca w Lesie Kabackim? Najbardziej mi na wyobraźni działa cały czas ta jednostka wojskowa po prostu. Ukryta, niedostępna. Oczywiście tam nie można się zbliżyć, bo zaraz jakby żołnierze przepędzają. No ale ta historia stojąca za tym jest dla mnie tą największą zagadką, sensacją Lasu Kabackiego. Pytasz się, to miejsce niezwykłe w Lesie Kabackim, to jest ta
jakby główna droga prowadząca do Powsina czy na Polankę, czyli ta droga na osi nowo-ursynowskiej. Mhm. Tak naprawdę dziennie tam przejeżdża tysiące osób na rowerach czy przechodzi na piechotę. Ciekawe, ile z tych osób sobie zdaje sprawę, że tak naprawdę podąża historycznym szlakiem, który jest starszy niż sama Warszawa tak naprawdę. Historyczny szlak na Ruś Kijowską. Są pierwsze wzmianki o nim o XI wieku. I tak naprawdę później, jak już Warszawa się rozwijała, to była to główna wylotówka na południe z Warszawy. Tędy, dosłownie tym traktem, wjeżdżali królowie do Warszawy, wracali hetmani ze zwycięskich bitew. Po prostu to była główna wylotówka łącząca Warszawę z Krakowem. No teraz byliśmy świadkami tego, o czym wspomniałem wcześniej. Młodzi ludzie po prostu przeskoczyli przez takie drewniane barierki i weszli na teren rezerwatu. Spróbuję z nimi porozmawiać. Cześć, nazywam się Wojtek Karpieszuk i nagrywam podcast o Lesie Kabackim. I widzę, że wchodzicie tam po chrust na teren już rezerwatu. A wiecie, że nie można? A to stąd, ale nie można? Nie, nie można, nie. Wiedzieliście o tym, czy nie? Nie mam pojęcia, po prostu każdy tu chodzi i myślę, no że właśnie. Tak po każdym. Ale dobrze, to przestań, to już nie będziemy. Nie, no... To jest wojna z wiatrakami tak naprawdę. No tak, no tak, zdajemy sobie sprawę z tego. Tylko to trzeba nagłośnić. Młodzi byli trochę speszeni, ale rzeczywiście podejrzewam, że większość osób tutaj nie zdaje sobie sprawy z tego, że nie należy wchodzić za te barierki. Też ciekawa jest historia w ogóle miejsca, gdzie jesteśmy, gdzie powoli wchodzimy, czyli Powsina. Tak naprawdę wszystko się zaczęło przed wojną, w 1932 roku, kiedy spółka Polski Country Club wydzierżawiła ten teren od Branickiego na 50 chyba lat, na pewno 50 hektarów wydzierżawiła i tutaj powstało pierwsze w okolicach Warszawy z prawdziwego zdarzenia pole golfowe i zaraz zostało takie pole uruchomione, więc tutaj teraz tutaj pojawiają się tysiące młodych warszawiaków, a przed wojną tu przyjeżdżała elita. To doszliśmy do Polanki. Tutaj chyba się pożegnamy z Mariuszem. Okej, dobra. Bardzo dziękujemy za opowieść. Bardzo ciekawie jak zawsze. Wspaniale. I zapraszamy na wykłady i różne spotkania do klubu kawiarni Ken 54. Pożegnaliśmy Mariusza. Jest z nami Dominik Kulik z Gazety Wyborczej. Też pasjonat Lasu Kabackiego. Myślę, że można spokojnie powiedzieć, że jestem pasjonatem lasu i podobnie jak Wojtek, najczęściej jestem tutaj rano, bo wtedy jest w lesie moim zdaniem najprzyjemniej, jest rzeczywiście cicho, jest spokój, jest zupełnie inaczej niż teraz. Teraz czuję się troszeczkę zagubiony w tym, co się tutaj dzieje, bo na Polanie jest mnóstwo osób, jest no rzeczywiście jest dym unoszący się nad całą tą polaną, ale na przykład ja się tak na pierwszy rzut oka wystraszyłem tego, że dookoła jest suchy las i teraz naprawdę już od kilku tygodni nie było deszczu, ściółka jest naprawdę sucha i wyobrażam sobie, że fajnie by tu było, gdyby byli na przykład jacyś przedstawiciele straży pożarnej, którzy dbają o bezpieczeństwo uczestników i lasu, bo to się może skończyć jakimś dużym pożarem. Ja celowo wybrałem tę godzinę naszego spaceru. Z jednej strony chciałem, żebyśmy pochodzili po lesie po zmroku, a z drugiej strony przeczuwałem, co zostaniemy na tej polance. No właśnie, jest to bardzo popularne miejsce. Co chwilę ktoś nas mija i wchodzi po chrust do lasu na teren rezerwatu. Tutaj od czasu do czasu przedstawiciele lasów miejskich zwożą gałęzie, ale one bardzo szybko się kończą, bo to jest tak popularne miejsce, że w zasadzie pewnie na weekend ten zapas wystarcza. Trwa dyskusja, co z tym zrobić, żeby jakoś spróbować nad tym zapanować, bo rzeczywiście nie ma tu przedstawicieli żadnych służb, nie ma straży miejskiej. Straż Miejska mówi, że nie może interweniować w Lesie Kabackim. Ty powiedziałeś o chruszcie, a przed chwilą widzieliśmy młodego człowieka, który próbował przetransportować pieniek wielkości niemalże swojej przyjaciółki, z którą tutaj przyszedł do tego lasu. Zrezygnował, bo pieniek był za ciężki, ale rzeczywiście co chwila widzimy ludzi, którzy przeskakują przez płot i starają się jakieś drewno w lesie pozyskać. Też się zastanawiam, jaki to ma wpływ na zwierzęta. One pewnie się
jakimś stopniu już do tego przyzwyczaiły? Zwierzęta, myślę, że się do tego przyzwyczaiły, bo trochę musiały, bo jednak od samego rana w Lesie Kabackim jest bardzo dużo ludzi i myślę, że przed pandemią było troszeczkę inaczej, bo ludzie pracowali w trochę inny sposób. Rano być może częściej jeździli gdzieś do pracy, do centrum. Teraz dużo osób pracuje jeszcze w domach. Dzięki temu zyskuje czas na to, żeby na przykład rano pójść sobie pobiegać albo pospacerować do lasu. Więc chodzę do lasu czasami koło 6, czasami koło 7. Już od tego czasu spotykam ludzi. W tym miejscu nigdy żadnych większych zwierząt nie widziałem. No, tu są ptaki najczęściej, dzięcioły, sójki, wiadomo. Tam na tamtych polach bardzo często rano pasą się sarny, więc na przykład bardzo wcześnie czasami tam przyjeżdżałem robić zdjęcia. Trochę nam przerywa wywód to, co widzimy, a widzimy grupę 6 chłopaków silnych, którzy zmagają się z dużym pniem. A zresztą ci sami, z którymi rozmawialiśmy. To ci sami, tylko chyba koledzy przyszli na pomoc. Przyszli po ratunek. A jak myślisz, co można zrobić? Bo ja mam jakieś takie poczucie, że to, że należy jakoś spróbować, ja myślę, przynajmniej nad tym zapanować. Jestem tu często. Nigdy właściwie nie widziałem nikogo, kto pilnował bezpieczeństwa lasu. Czasami widziałem policjantów na koniach i to najczęściej występowało w momencie, kiedy była pandemia i po prostu policjanci pilnowali, czy ludzie noszą maseczki, albo czy nie pojawiają się w lesie i nie powodują zagrożenia epidemicznego, co teraz już wiemy, troszeczkę było na wyrost. Wszyscy się teraz śmieją z zamknięcia lasów, ale to był ten moment, kiedy można było spotkać w lesie policję. No to miało też swój urok, bo policjanci na koniach, no to nie jest częsty widok, może poza meczami piłki nożnej, ale myślę, że tego typu patrole byłyby tutaj, no... Trudno powiedzieć, czy na miejscu, no bo wiadomo, jak młodzież reaguje na policję, więc to też może powodować jakieś rozmaite kłopoty, no ale jakaś forma opieki na pewno by się tutaj mogła przydać. Chociażby monitoring, może tak. Też słyszałem pomysł o tym, żeby zrobić taką strefę biletowaną albo wprowadzić sprzedaż chrustu. Wtedy ktoś musiał po prostu by tego pilnować, sprzedawać chrust, też pilnować, by nikt nie wchodził na teren rezerwatu po drewno. Cześć, sorry, nagrywamy podcast o Lesie Kabackim. Możemy chwilę z wami porozmawiać? Tak. Widzę, że palicie ognisko. Często tutaj przychodzicie do lasu? No, tak z 2 razy w tygodniu, czasami nawet. To się chyba takie popularne miejsce stało, prawda? Zawsze było. No, teraz ostatnio bardziej, bo wakacje są blisko, ale zawsze było popularne w sumie. Okej, a myśleliście o tym, że tu są tłumy ludzi, prawda? Jaki to może... Nie wiem, pewnie kilkaset osób teraz. Jaki to może mieć wpływ na las? Na las? No. Nie wiem, no. Ogniska, niektóre drzewa czy krzaki mogą ucierpieć, że tak bo, powiem. Bo wchodzicie na do lasu ogniska, po chrust, czy... Różnie. Czasami po prostu tam jest już zbierany. Jakieś to tam są takie sterty i po prostu z nich się bierze, a tak to... Chyba nie wiem, ludzie z lasu biorą chyba tak z ziemi, jakieś tam gałęzie oderwane i tak dalej. Myślicie, że tak powinno być, czy nie wiem, ktoś powinien bardziej kontrolować to miejsce? Czujecie się bezpiecznie tutaj? Bezpiecznie tak, ale no, akurat kontroli na pewno to za mało jest, to prawda, przyznam, ale no nie wiem, tak granie, dopóki ktoś nie ścina drzew na to ognisko, to myślę, że jest całkiem okej, okay, no. Okay. I do której tak mniej więcej planujecie imprezować dzisiaj? 24 mniej więcej, bo piątek jest. Okej, okay. Czyli ostatnie metro. No coś takiego, tak. Dobra, przyjemnej zabawy. Do widzenia. Czy często bywacie w Lesie Kabackim i czy ktoś powinien jakoś kontrolować to, co się dzieje na tej polance? Absolutnie. Uważam. Nie, no poważnie. No to jest kilkaset osób, kilka ognisk. Mhm. Jestem tutaj bardzo rzadko i za każdym razem bardzo się dziwię, jak wiele jest osób, którym odpowiada taki sposób wypoczynku. To znaczy, że jest tutaj 20 ognisk, że w zasadzie pod każdą wiatą jest inna muzyka, wszyscy piją, palą ogniska w niedozwolonych teoretycznie miejscach, no i że jest głośno jak na Marszałkowskiej.
A macie własne drewno, prawda? Nie wchodzicie po plus do lasu. Tak. To też jest kolejny problem, że ludzie wchodzą po drewno do lasu, na teren rezerwatu, co jest zakazane. Tak, to jest osobna historia. Ale jest bardzo często przywożone drewno, nie wiem, lasy miejskie chyba o to dbają. Tak, ale to się bardzo po weekendzie tego nie ma mniej więcej. No dzisiaj wystarcza... Dzisiaj nie ma, właśnie. A jest tutaj sporo osób. Co można by było zrobić, żeby poprawić tę sytuację? Nie wiem, czy straż miejska, policja... Wie pan co, jakieś ograniczenia? Nie zastanawiałem się nad tym, bo jestem zupełnie poza tematem. To znaczy, bardzo rzadko tu bywam i nie czuję takiej potrzeby, żeby tutaj było lepiej. No nie jestem aż tak zaangażowany w to i aż tak bardzo mnie to nie dotyczy, więc... Cześć. A zaskoczony jest pan tym widokiem? Kłęby dymu, mnóstwo ludzi? Ja jestem zaskoczony tym, jak wielu osobom odpowiada taki sposób wypoczynku, bo ja jednak wolałbym gdzieś w spokojniejsze miejsce, bardziej tak z naturą, a nie z innymi ludźmi. No wiadomo, jasne, że my tu też jesteśmy, mamy spotkanie klasowe, że tak powiem, więc jest tutaj nas trochę, no ale na nasze 20 osób przypada pewnie 300 innych, nie? Więc... Okej. Okay. Dobra, nie przeszkadzamy. Dzień. Dobrej zabawy. Dobranoc. To powoli oddalamy się od polanki, jest coraz ciszej. Wciąż jest sporo spacerowiczów, rowerzystów, już z lampkami. Za chwilę pewnie będzie ciemno w lesie. I to też jest fajny czas. Wieczór, może niekoniecznie weekendowy, ale na przykład w środku tygodnia, kiedy jest mniej ludzi, warto się tu wybrać w godzinach wieczornych. Dominik, jakie jest twoje ulubione miejsce w lesie? Mam kilka takich miejsc. Najczęściej to są miejsca gdzieś oczywiście w głębi lasu, gdzie jest cicho, jest spokój i jest możliwość, żeby znaleźć trochę takiej przyrody, której nie widzimy tutaj na ścieżkach, bo zdarza się oczywiście taka sytuacja, że idziesz sobie przez las i nagle wychodzi ci na drogę sarna albo widzisz jakiś ciekawy gatunek dzięcioła, bo tu są i dzięcioły czarne, i dzięcioły zielone. Jest naprawdę dużo ptaków. Trudno mówić o tym, że ma się jakieś ulubione miejsce w lesie kabackim, bo tak naprawdę tych miejsc jest kilka. Mam jakieś takie stałe miejsca. Inną trasą sobie czasami biegam, inną czasami chodzę, inną czasami jeżdżę na rowerze, bo też oczywiście nie we wszystkie miejsca powinno się w lesie kabackim wjeżdżać na rowerze. Część tych szerokich alejek też jest oznaczona tylko jako drogi dla pieszych, a i tak się zdarza, że czy idziesz naprzeciwko, to jest rower. Prawy na lewy jedzie. O, już pan nas mijał przed pół godzinką. Ze światłem, bo ja idę niestety prawidłowo. Co to znaczy prawidłowo? Prawidłowo polega na tym, żeby nikt nikomu nie robił krzywdy. I zwierzakowi, i naturze. Często ja pan mam osiemdziesiątkę. Często pan jeździ po lesie kabackim? Ja jestem od dziecka tutaj. Od dziecka. Żabciu, ja od dziecka tu jeżdżę i opowiadam kulturę zawsze wszystkim młodym ludziom, żeby się nauczyli jednej rzeczy. Zielone to jest pierwsze. Pochodzę jeszcze, chłopak ze wsi Śpragi, wykształciły się byle jak. I mam Akademię Sztuk Pięknych. Ale to nie mieszkał pan tutaj gdzieś w okolicy? Na Pradze pan, tak? Nie jestem panem. No wiesz, jak to dziennikarz tak się mówi do artysty, pan, wstyd. Nie mieszkałeś tutaj? O, widzisz, to ładnie to A powiem. Jak masz na imię? Stefcio, krzywa. Wojtek. Stefcio, Wojtek. Mam wielkiego mistrza, który już nie żyje. Ja to mam głęboko, bo ja las to ja znam jak swoje pięć palców i tak dalej. To się o tym lasie to się opowiadał. To byli zabójstwa, to byli naprawdę, tu mieszkali i ludzie kultury i mieszkali pod namiotem i tak dalej. Jeździli na rowerze, samochody mało, krady, jeden drugiego, portfel. Walił się w nogi tu i wyciągał ci portfel, a jak nie tego, to ci koseń sprzedał. Tak było tu w lesie nawet, że łobuzy byli z klasą, naprawdę. Okay. Ja jestem chłopak ze wsi Śpragi. Jestem wychowanek i znam każdą rzecz i każdą mowę.
do rozmowy. Jak przyjeżdżałeś do Lasu Kabackiego? Do lasu kolejką, zawsze, nie, zawsze jeżdżę na rowerze. A, całe życie nigdy. Rowerze. Nie wchodzę w jakieś autobusy. No, dziękujemy bardzo. No, miło. Za miłe wspomnienia. Zapaliliśmy już lampki, bo jest może jeszcze niezupełna ciemność, ale ciężko już byłoby spacerować bez światła. Wciąż mijają nas rowerzyści. Są jeszcze pojedyncze spacerowicze. Ptaki ucichły. To jest fajna pora na spacer po Lesie Kabackim. To jest taka pora niesamowita, bo no, kto nie chodził w nocy po lesie, ten nie wie, jak to jest. Chyba, że widział na przykład filmy. To jest właśnie taka pora, kiedy zaczyna pracować wyobraźnia, bo rzeczywiście czasami słyszysz jakiś trzask gałęzi po lewej czy po prawej stronie. Wiesz, że to może jest człowiek, a może to nie jest człowiek, może jakieś zwierzę. Czasami błyszczą oczy. Czasami błyszczą oczy, tak. To jest najbardziej niesamowite, kiedy idziesz i nagle świecisz, a tam jakieś stworzenie skrawa się przez las. Ewentualnie może ci coś przejechać z tyłu, jak jesteś nieoświetlony, więc lepiej uważać. Ale to, co w Lesie Kabackim jest ciekawe i takie moim zdaniem niecodzienne, to, że ten las jest dość duży jak na miejski las i przez to ma różne części. I w tych różnych częściach jest zupełnie inaczej. Na przykład od strony ulicy Puławskiej jest część lasu, która jest bardziej podmokła. Oj, owad jakiś. Drzewa bardzo często przez wiele miesięcy stoją w wodzie, są rowy wypełnione wodą. A zresztą jak idziemy nawet przez te główne ścieżki, to bardzo często jest tam po prostu błoto. Z kolei tej części bardziej od strony Józefosławia, od strony południowej mamy taki las z miękkim mchem. Tam przynajmniej z mojej obserwacji wynika, że szybciej tam widać wiosnę niż w innych częściach lasu. Po stronie wschodniej z kolei mamy góry, więc jest troszeczkę jak... Tak, to jest jedyna część lasu z fragmentem Skarpy Warszawskiej. Jest tam troszeczkę jak w Beskidach. Są wąwozy, doliny. Tak. To też ma swój urok. Dlatego właściwie w każdej części można znaleźć coś innego i w każdej porze roku też można znaleźć coś innego. Przecież nie wiem, czy byłeś w Lesie Kabackim kiedyś, kiedy spadł gęsty, biały śnieg. Jest niesamowicie naprawdę, jest wtedy jest tutaj. Fantastyczne wrażenie. I wtedy, nawet idąc w nocy przez las, i tak widzisz, bo jest jasno. Światło księżyca czasami odbija się gdzieś od tego białego śniegu. No, oddaliliśmy się od tej polanki pewnie ze 2 kilometry. To jest zupełnie inny świat. To jest już taki naprawdę ciemny, gęsty las. I myślę, że gdybyśmy weszli troszeczkę głębiej i zgasili światełka, no to byłaby ta absolutna ciemność, o której mówiłem. Może jeszcze nie absolutna cisza, bo jednak gdzieś w oddali motor słychać. Tak, to właśnie często tak jest, że w lesie wchodzisz do lasu, twoja wyobraźnia podpowiada ci, że jesteś w jakiejś zupełnie innej krainie i wtedy na przykład słyszysz samolot podchodzący do lądowania. Tak, albo Okęcie. Puławską. Albo Puławską na motorze ktoś szybko jedzie, nie? To się wszystko zdarza. I zobacz, jesteśmy bardzo blisko takiego miejsca, które dla mnie jest sercem lasu i takim obowiązkowym punktem tego codziennego albo co kilkudniowego rytuału bycia w Lesie Kabackim. To jest takie miejsce, gdzie znajdziemy tablicę poświęconą osobom rozstrzelanym w czasie II wojny światowej przez Niemców. A jednocześnie to miejsce jest takie bardzo ciche, bardzo na uboczu i właściwie już w takim gęstym, prawdziwym lesie, nie przy głównej ścieżce. Zaraz tam wejdziemy, o ile się oczywiście nie pogubimy, bo mimo tego, że jestem tu często, to też zdarza mi się tutaj jeszcze zgubić. No jest ta cisza, ptaki umilkły. Ale to jest też taki czas, że nie wiem, najczęściej w nocy rzeczywiście nie udało już mi się zobaczyć nic ciekawego, ale kiedyś spotkałem sowę. Tak nagle gdzieś właśnie też szedłem sobie w nocy, to była zima, był świeży śnieg i nagle coś takiego dużego sfrunęło gdzieś z drzewa. To był jedyny raz, kiedy zobaczyłem tutaj sowę. Są też nietoperze, chyba w tej części lasu bliżej Parku Kultury w Powsinie.
Ale to jest chyba ta pora na nietoperze. Tak, je często widać, jak gdzieś tam się unoszą wyżej i bezszelestnie latają. Teraz wróciliśmy do takiego miejsca, które na mapach Google'a możecie znaleźć oznaczone hasłem Las Kabacki, czyli właściwie to jest sam środek tego lasu. Już po zmroku, już jest dość ciemno. Jesteśmy w miejscu, które wydaje się takie zupełnie dzikie i niedostępne, ale jednocześnie jest, myślę, ważnym dla ludzi miejscem w tym lesie, dlatego że o, tutaj jest... Nie, to nasze cienie. Ja myślałem, że jakiś zwierzę przebiega. To jest miejsce, w którym znajdziemy tablicę pamiątkową poświęconą osobom, które zostały rozstrzelane w czasie II wojny światowej. Więc widzimy tutaj drzewa i widzimy kamień. Na kamieniu jest tablica. Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych w wolność ojczyzny. Tu w latach 1939-1944 hitlerowcy rozstrzelali kilkuset Polaków. Po tajemnych egzekucjach. I zobaczcie tutaj też, pamiętacie tą historię, że ktoś chodził i zaklejał słowo hitlerowcy słowem Niemcy. Tak, a rzeczywiście jest... Prawdopodobnie też do tego... Jest taki ślad. Ktoś się dobrał, więc chyba tu była też jakaś akcja z zmianą napisu. Może zgasimy na chwilę coś, światełka, zobaczymy jakie będzie... Po prostu w ciemności. Słychać w oddali chyba miasto. Słychać też jakieś łamanie gałęzi. Myślę, że gdybyśmy tutaj pobyli kwadrat zupełnie cicho, to moglibyśmy usłyszeć dużo więcej ruchu wokół nas. Ja w tym miejscu bardzo często spotykam sarny. Ostatnio gdzieś w tamtą stronę spotkałem zające, które gdzieś kicały. No bardzo często oglądam tu ptaki. Korzystając z okazji, że jesteśmy w nocy w lesie, spróbuję sobie założyć tutaj fotopułapkę i zobaczymy, czy uda nam się nagrać jakieś leśne zwierzęta. To będziemy wiedzieć tak naprawdę rano, kiedy przyjdę sobie ją stąd zabrać. Wiem, że jest to, no, trudno powiedzieć, dość popularne, ale że są w lesie osoby, które takie fotopułapki zostawiają, nagrywają naprawdę jakieś ciekawe obserwacje przyrodnicze i... To działa na podczerwień, tak? Potem wrzucają je na YouTube'a. Tak, to jest kamera działająca na podczerwień, wykrywa ruch, czyli instalujesz sobie taką kamerkę i w momencie, kiedy ona coś zauważy, coś wypatrzy, to zaczyna rejestrować. Udało Ci się już nagrać jakieś ciekawe zwierzę? No właśnie nie, ale na razie bardziej podziwiam ludzi, którzy, czy może bardziej podziwiam filmy ludzi, którzy to robią bardziej regularnie. Ja jeszcze nie miałem takiej przygody, chociaż ostatnio widziałem ciekawe spostrzeżenia ludzi, którzy na przykład pokazywali kamery, które stały się ofiarami dzięcioła, które dzięcioły tutaj wydziobywały te czujniki na podczerwień, ale myślę, że możemy sobie ją tutaj gdzieś zainstalować i zamaskować. Powoli wychodzimy z Lasu Kabackiego i zapraszamy na rozmowę do studia z Angeliką Gackowską, wicedyrektorką Lasów Chińskich. Porozmawiamy o Lesie Kabackim i o wyzwaniach, które stoją przed służbami, by chronić Las Kabacki. Do usłyszenia. Uderz w stołek. Przed mikrofonem Wojciech Karpieszuk, wróciliśmy z Lasu Kabackiego, jesteśmy w studiu i gościmy Angelikę Gackowską, wicedyrektorkę Lasów Miejskich, które podlegają prezydentowi miasta. Tak, to prawda. Dzień dobry. Dzień dobry. Byliśmy w piątek wieczorem w Lesie Kabackim, nagrywaliśmy nasz podcast. Na popularnej polanie bawiły się setki ludzi, paliło się co najmniej kilkanaście ognisk, mimo znaków zakazem. Nad polaną unosiły się kłęby dymu, a imprezowicze w poszukiwaniu drewna wchodzili na teren rezerwatu. Niektórzy przynoszą tam sprzęt muzyczny, więc niesie się echo. Odbywają się najprawdziwsze w świecie imprezy. Jak zapanować nad tym?
Panowanie, byłoby bardzo proste, gdybyśmy mieli większe możliwości egzekwowania zakazów obowiązujących na tym terenie. W obecnej rzeczywistości prawnej w Warszawie nie ma Straży Leśnej. Nie ma odpowiednika Straży Leśnej, ponieważ jest to jednostka, która występuje w ramach Lasów Państwowych. No a my, jak pan powiedział, jesteśmy jednostką podlegającą prezydentowi. I tutaj taką funkcję ma w części Straż Miejska, w części Policja. No i my jako Lasy Miejskie Warszawy jesteśmy zwykłymi urzędnikami. Nie jesteśmy w stanie mandatować, egzekwować tak łamania zakazów obowiązujących na terenie rezerwatu, ponieważ nie mamy takich kompetencji i zwracamy się do służb warszawskich, czyli do Straży Miejskiej i do Policji o to, aby nas wspomogli w tym egzekwowaniu. Wychodzi to różnie. Tam nie było w piątek ani strażników miejskich, ani policjantów. Niestety, teraz patrząc oczyma komendanta policji czy komendanta Straży Miejskiej, miasto ma wiele potrzeb w piątkowy wieczór. I jeżeli porównują po prostu zagrożenie bezpieczeństwa w poszczególnych regionach, to delegują odpowiednią ilość funkcjonariuszy w konkretne rejony zgodnie z zapotrzebowaniem. Najwyraźniej w piątkowy wieczór, gdzieś indziej były większe potrzeby, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa. Ale faktycznie rezerwat na tym cierpi i to jest duży problem i chciałabym, żeby kiedyś w końcu został rozwiązany. Właśnie, jak popularność tej polany wpływa na środowisko Lasu Kabackiego, na żyjące tam zwierzęta. W niedzielę około 22 znowu byłem w lesie i nawet w pobliżu polany, która tym razem była pusta, udało mi się zobaczyć sarny. W piątek to było oczywiście niemożliwe. Mhm. No ale pamiętajmy, że zwierzęta warszawskie są przyzwyczajone do ludzi. Gdybyśmy tą polanę przenieśli do takiego lasu, gdzie człowiek praktycznie nie przychodzi, tak? Nie przychodzi w takiej intensywności, to zwierzęta na pewno przeżywałyby ogromny stres, uciekałyby i ich reakcja byłaby zupełnie inna niż tych zwierząt, które żyją obok nas w Warszawie. Zwierzęta nie ograniczają się tylko do życia w ramach rezerwatu. One migrują pomiędzy rezerwatem a terenami otaczającymi, czyli wchodzą w takie miejsce, gdzie po prostu bardzo często spotykają ludzi. W związku z tym one mają też zupełnie inne zachowania i są dużo bardziej oswojone z człowiekiem. Zwierzęta w Lesie Kabackim na pewno cierpią od takiej presji rekreacyjnej, ale to jest zupełnie inna skala i mniejsza, że tak powiem, szkodliwość, jeżeli tak można tutaj powiedzieć, niż gdyby to były takie zupełnie dzikie, niemiejskie zwierzęta. W mieście oczywiście mamy bardzo dużo zwierząt. Często nie jesteśmy świadomi, jak dużo tych zwierzaków warszawiaków dzikich obok nas występuje, chociażby dlatego, że często prowadzą one nocny tryb życia i po prostu my ich w ciągu dnia nie zauważamy. Także polana promieniuje na swoją okolicę, czy to na tereny rolnicze, czy na tereny właśnie rezerwatowe, ale z drugiej strony ma taką właściwość, że grupuje ludzi w jednym miejscu. Czyli osoby, które mogłyby chcieć wypoczywać na terenie leśnym, gdyby nie było tej polany w większym rozproszeniu, wywierałyby większą presję na większy obszar lasu. W przypadku polany jednak mamy do czynienia z takim zebraniem dużej ilości osób, ale jednak w jednym miejscu, które zwierzęta znają i po prostu omijają z daleka w te piątki czy wieczory, bo wiedzą, że wtedy będzie tam po prostu hałaśliwie. Czyli co, przymykamy oko i lepiej, jeżeli ci ludzie gromadzą się na polanie, nawet łamiąc zakazy, wchodząc po chrust do rezerwatu, paląc tam ogniska, no ale przynajmniej nie palą tych ognisk w środku lasu, tak? Nie przymykamy oka, bo tak jak powiedziałam, staramy się zawsze jednak interweniować wtedy, kiedy mamy możliwość i prosić też o pomoc inne służby w egzekwowaniu zakazów. Ale jednak nie możemy z drugiej strony nie zauważać dobrych skutków takiego zgromadzenia w jednym miejscu, takiej uciążliwości. Jednak no, nie ukrywajmy, Las Kabacki jest otoczony miastem i zawsze będzie ważnym miejscem rekreacyjnym dla rzeszy mieszkańców. Trudno ich też pozbawiać takiego miejsca. W związku z tym to jest trudny temat. Pytanie, czy na przykład na terenie dzielnicy nie powinno powstać jeszcze jedno takie miejsce, może w innym miejscu, tak żeby jednak trochę rozdzielić tych ludzi na dwie, trzy lokalizacje, wtedy te uciążliwości byłyby mniejsze. My już na swoim terenie nie mamy innych, w tym rejonie oczywiście, tak, miejsc, gdzie moglibyśmy stworzyć alternatywną polanę rekreacyjną, więc no, to jest otwarty temat. A może ktoś z lasów miejskich po prostu w takie popularne dni, kiedy wiadomo, że będą to tłumy, przyjeżdża tam wieczór. Myślę, że sama obecność leśnika mogłaby jakoś wpłynąć na to, co się tam dzieje. Nie ma takiego przełożenia niestety. Sama obecność leśnika niewiele daje, jeżeli za tym nie pójdzie wystawienie mandatu, krótko mówiąc, a my nie mamy takich kompetencji. Jasne. W związku z tym to po prostu my też bywamy również prywatnie w różnych częściach lasów warszawskich, także znamy doskonale temat i wiemy, jak to wygląda również po godzinach pracy. Nie jesteśmy takimi urzędnikami, którzy się zamykają tylko przy swoich biurkach i tylko 8-16, ale faktycznie tutaj jest dosyć duży problem kompetencyjny. I kolejny kontrowersyjny temat to spacery z psami. Znowu, tak jak z ogniskami, mimo zakazu ludzie wprowadzają psy do rezerwatu. Pół biedy, kiedy psy są na smyczy, ale często nie są. I zdarzały się przypadki zagryzienia saren. W zeszłym roku była głośna historia zagryzienia borsuka, który
przywędrował tam najpewniej z Parku Natolińskiego. Tak jak z ogniskami, nikt tego nie kontroluje, a zakaz jest na papierze. Mm-hmm. No to jest, odpowiedź byłaby, będzie taka sama jak w przypadku tej nieszczęsnej polany rekreacyjnej. Faktycznie brakuje nam po prostu straży leśnej. Brakuje nam w ramach czy to policji, czy straży miejskiej takiej formacji, która miałaby uprawnienia do wchodzenia do rezerwatu i po prostu takiego egzekwowania na miejscu, tak w czasie rzeczywistym, nakładania mandatów dla osób, które faktycznie łamią ten zakaz. A z drugiej strony może należałoby rozpocząć dyskusję na temat formy ochrony prawnej rezerwatu w mieście. Ja się czasami zastanawiam, czy rezerwaty miejskie nie powinny mieć troszeczkę innych zasad funkcjonowania, ponieważ często też są również stworzone w innym celu. No pamiętajmy, jaki jest cel ochrony Lasu Kabackiego. Celem ochrony Lasu Kabackiego są jego wartości krajobrazowe. To wpisano w zarządzeniu powołującym ten rezerwat. Więc pytanie właśnie, czy nie należałoby rozpocząć dyskusji na temat zmiany przepisów kiedyś w przyszłości, na temat może szerszej możliwości organizowania właśnie udostępnienia takich rezerwatów. Jak pani to sobie wyobraża? Można wchodzić z psami, ale na smyczy i tylko na przykład spacerujemy po wyznaczonych alejkach? W tej chwili moje wyobrażenia nie mają zbyt dużej racji bytu, ponieważ funkcjonujemy w takiej, a nie innej rzeczywistości prawnej i to, co wolno w rezerwacie, definiuje ustawa o ochronie przyrody, konkretnie artykuł 15. I tam jest jasno napisane, że do rezerwatów psy nie mogą wchodzić, o ile nie zostanie takie miejsce wskazane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W trakcie opracowywania planu ochrony rezerwatu Lasu Kabackiego stwierdzono, że jednak obecność psów stanowi zagrożenie, w związku z tym nie było podstawy do wyznaczenia miejsc, gdzie psy mogą wchodzić. W Warszawie, tak już odbiegając od tematu, jest tylko jeden rezerwat, do którego mogą wchodzić psy, i to jest Jeziorko Czerniakowskie. Tam wyznaczono obszar, na którym dopuszczono obecność psów. Pozostałe rezerwaty, czyli na przykład jeszcze Las Bielański, Olszynka Grochowska czy Kawęczyn, nie mają takich miejsc ze względu właśnie na przepisy. Na podstawie tych przepisów przeprowadzone inwentaryzacje czy określony cel, do którego należy dążyć w tym rezerwacie. Ale faktycznie myślę, że można by było taką dyskusję na temat rzeczywistości ochrony przyrody w miastach, bo to jest bardzo trudny temat. Jak pogodzić jednak potrzebę mieszkańców do wypoczynku na terenach zieleni z potrzebami ochrony przyrody? Myślę, że taką dyskusję można by rozpocząć. A jak dużo było przypadków zagryzienia zwierząt żyjących w Lesie Kabackim przez spuszczone ze smyczy psy? My wiemy o kilku przypadkach, ale pytanie, o ilu przypadkach nie wiemy. Kiedyś rozmawiałem ze strażnikami miejskimi o tych psach w Lesie Kabackim. No, oni umywali ręce, tłumacząc, że Straż Miejska w ogóle nie może interweniować w lasach. Straż Miejska nie może interweniować w stosunku do większości, że tak powiem, przestępstw czy wykroczeń pełnionych w rezerwatach. W lasach jak najbardziej mogą interweniować, ale Las Kabacki jest rezerwatem. Po prostu Straż Miejska nie ma kompetencji do ścigania czy do egzekwowania, łamania zapisów z ustawy ochrony przyrody. Policja może, tylko po prostu policjantów jest zbyt mało. Czasem widać tam patrole konne. Konne. Ale to w środku dnia raczej, a nie wieczorami, kiedy jest tam najwięcej ludzi, na przykład właśnie w weekendy. My znamy ten temat i nawet w piątek wysłaliśmy kolejną prośbę do służb o objęcie między innymi tego terenu dodatkowymi patrolami. No mam nadzieję, że ta sytuacja ulegnie poprawie. Las się też zmienia i to w zasadzie na naszych oczach. W Stołecznej pisaliśmy kilkakrotnie o dużej wycince trwającej tam od kilku lat. Dlaczego ona jest prowadzona? Wszystkie prace prowadzone w rezerwacie są realizowane w oparciu o plan ochrony. Plan ochrony to jest taki długoterminowy dokument planistyczny. Plan ochrony dla Lasu Kabackiego został sporządzony na 20 lat i on ma dwie części. Pierwsza część to jest część inwentaryzacyjna, czyli przebadano ten rezerwat bardzo dokładnie pod każdym względem. Sprawdzono tak naprawdę, w jakim jest stanie i określono również, jakie zagrożenia dla niego występują, czy jakie zagrożenia występują dla celu ochrony tego rezerwatu. I dopiero na podstawie tych wskaźników wytypowano szereg prac, które mają te zagrożenia ograniczyć. Jednym z takich zagrożeń jest niewłaściwy skład gatunkowy rezerwatu i brak młodego pokolenia w tym rezerwacie. Brak młodego pokolenia, czyli występuje tutaj duże ryzyko niezastępowalności pokoleń. To możemy również przełożyć sobie tak w bardzo prosty sposób na społeczeństwo ludzkie. Jeżeli będzie brakowało gdzieś młodzieży i dzieci, to znaczy, że za chwilkę po prostu zabraknie nam któregoś z pokoleń. Tak będzie wyrwaj. Taka sytuacja właśnie występuje w Lesie Kabackim. W związku z tym, biorąc pod uwagę ten niewłaściwy skład gatunkowy, bo tutaj jest nadmiar sosny, a brakuje właśnie gatunków liściastych właściwych dla siedlisk grądowych, które tam występują, i brak młodego pokolenia, stwierdzono, że bezpieczniej będzie dla tego lasu, dla utrzymania jego trwałości,
tak, bo to jest jednak celem ochrony tego rezerwatu, przeprowadzić w konkretnych lokalizacjach konkretne prace, czyli przeprowadzić przebudowę polegającą na ograniczeniu obecności sosny. I to są te wycinki, o których pan mówi, i wprowadzaniu sztucznego młodego pokolenia lub promowaniu naturalnego obsiewu. Oczywiście w różnych sytuacjach, w różnych miejscach możemy robić albo to, albo to. Więc te wszystkie prace, które są wykonywane na terenie Lasu Kabackiego, one są wykonywane w oparciu o podstawy naukowe zawarte w planie ochrony. A czy ta skala nie jest za duża? Tam po tych wycinkach, co całe połacie lasu, to nie są jakieś jednostkowe wycinki w środku lasu, tylko na całe fragmenty. Skala nie jest za duża i to w odniesieniu do planu ochrony, ponieważ my i tak realizujemy, jeżeli chodzi o wycinki, mniejszą ilość pozyskanych czy wyciętych drzew, czy pozyskanych metrów sześciennych w konsekwencji tych wycinek. Jeżeli chodzi o powierzchnię, to staramy się realizować te prace tak, jak one są lokalizacyjnie wskazane w planie ochrony, bo są bardzo precyzyjnie rozpisane. W zasadzie nie ma żadnej dowolności w ich realizacji, ale już konkretnie zabiegi na danej powierzchni zawsze dostosowujemy do tego, w jakim stanie jest obecnie drzewostan, bo drzewostan Lasu Kabackiego dosyć dynamicznie się zmienia. I inwentaryzacja z 2010 roku była wykonywana w troszeczkę innej rzeczywistości, powiedzmy w tym lesie, w skali jego życia. Teraz obserwujemy bardzo intensywne zamieranie sosny, zamieranie brzozy. W związku z tym czasami niektóre prace dostosowujemy do tego, co jest tam konkretnie na miejscu i co w konkretnej lokalizacji jest potrzebne. I z tego właśnie wynika ograniczenie ilości wyciętych drzew. Ten proces też przyspieszyła natura. Lutowe wichury powaliły tysiące drzew. Widok wiatrołomów w środku lasu robi piorunujące wrażenie, nawet teraz, kiedy się już zazieleniło. Dlaczego las aż tak bardzo ucierpiał podczas tych wichur? Tutaj zwrócę uwagę, że ucierpiały najbardziej te drzewa, które również są wskazane do usunięcia, czy lub nie były wskazane do usunięcia w planie ochrony. Czyli przede wszystkim ucierpiały sosny, brzozy i osiki. Czyli ten gatunek, mówimy tutaj o sośnie, który jest zdecydowanie nadreprezentowany w Lesie Kabackim, natura również nam wskazuje, że jego powinno być mniej. Oczywiście sposoby na przebudowę drzewostanów siłami natury są dużo bardziej spektakularne, tak jak pan powiedział, i robią dużo większe wrażenie, ale cel jest dokładnie taki sam. Natura również eliminuje gatunki, które są niezgodne z lokalnymi siedliskami, tylko robi to w swój sposób, w taki dosyć dla nas może czasami nieakceptowalny, bo przebudowa Lasu Kabackiego, gdyby była wykonywana tylko i wyłącznie przez leśników, byłaby w dużym stopniu niezauważona, bo jest dużo mniej intensywna niż kiedy wchodzą tutaj procesy naturalne. Procesy naturalne mają to do siebie, że czasami bywają właśnie wielkopowierzchniowe i no, takie w odbiorze w lesie rekreacyjnym jednak. Tak. I tak chyba było tym razem, prawda? Tak, tak. Znowu są całe połacie. Całe połacie, a to jest tak naprawdę dopiero wstęp, do czego powinniśmy się raczej przygotować, że obraz tego lasu, jeżeli wejdą siły natury, będzie się zmieniał dużo bardziej dynamicznie, niż gdyby robił to człowiek. Też lasy miejskie, leśnicy zdecydowali się pozostawić te powalone wiatrołomy. Dlaczego? No właśnie z tego powodu, że jest to rezerwat i w tych miejscach, w których te drzewa leżą, one już w tej chwili nie zagrażają osobom korzystającym z rezerwatu, bo jednak te ścieżki, które są wytyczone na terenie rezerwatu, zostały udrożnione, zostały usunięte drzewa zagrażające bezpieczeństwu i to było prawie 1000 sztuk drzew ściętych i po prostu odłożonych na boki w tych miejscach, ale w pozostałych częściach rezerwatu w zasadzie te szkody, patrząc z punktu widzenia stabilności drzewostanu, nie są zbyt wielkie. To nie są tak duże połacie lasu, oprócz dwóch lokalizacji, które by wymagały jakiejkolwiek ingerencji i my po prostu będziemy sobie obserwować, jak dalej ta natura będzie sobie radziła z tym drzewostanem. To jest bardzo też ciekawe poletko doświadczalne. Ale tak jak powiedziałam, są jeszcze dwie lokalizacje, nad którymi się zastanawiamy, ponieważ uszkodzenia drzewostanu są dosyć duże, a w tych miejscach nie występują drzewa tych gatunków, które powinny tam lokalnie być, w taki sposób, aby mogły się obsiać i dać początek nowemu pokoleniu, tak? Więc to są takie dwie dyskusyjne lokalizacje, ale jeszcze nie została podjęta ostateczna decyzja, czy tam będziemy wspomagać wymianę pokoleń, czy będziemy usuwać część tych połamanych drzew i będziemy sadzić drzewa, czy jednak pozostawimy to również naturze. Więc to są trudne pytania i trudne takie dylematy, bo jednak pamiętajmy, że Las Kabacki jest lasem rekreacyjnym, jest lasem w mieście, jest lasem, który służy ogromnej ilości mieszkańców, ma również nieocenione funkcje mikroklimatyczne. Również chroni bioróżnorodność. Tak jest, to jest jednak największy kompleks leśny na terenie Warszawy, taki zwarty. Sam rezerwat ma 903 hektary. Jest również lasem starym, co jest bardzo istotne. Czyli jego ten rezerwuar gatunkowy, genetyczny, populacyjny jest bardzo duży i bardzo cenny w tym miejscu. Ale on również będzie się zmieniał wraz ze zmieniającym się rezerwatem. Tylko pytanie, czy o tempo tych zmian, tak? Tego nie wiemy. Wiemy, jaki jest ich kierunek, nie znamy jego tempa, więc pytanie, czy już ingerować, czy jeszcze nie. Czy wiadomo, jak wielu odwiedzających ma Las Kabacki? Szacuje się 1 000 000 osób rocznie. 1 000 000? Mhm. A co pani zdaniem jest największym zagrożeniem dla Lasu Kabackiego? Miasto.
po prostu też miasto. Odwiedzający go ludzie? Nie tyle odwiedzający go ludzie, co po prostu miasto w takim ogólnym rozumieniu, czyli na przykład zabudowa, która się zbliża do granic Lasu Kabackiego, zaburzająca poziomy wód. Mamy teraz suszę i każdy przedłużający się deficyt wody jest bardzo dużym problemem dla Lasu Kabackiego. Ludzie, którzy spacerują po tym lesie, o ile oczywiście nie wchodzą zbyt głęboko, nie schodzą ze ścieżek, czy nie puszczają psów luzem, nie są zbyt dużym problemem. Oczywiście są oczywiście ingerencją dla tego lasu, ale to nie jest coś, co mogłoby go zniszczyć. Największym problemem jest właśnie brak wody oraz to, że drzewostany są bardzo stare i brakuje tego młodego pokolenia. To jest dla trwałości tego lasu, mierzonej tak w dziesiątkach lat, największe zagrożenie. Wielu odwiedzających mówi, że czymś niezwykłym jest to, że ten las wciąż w wielu miejscach przypomina im Puszczę Białowieską. Pani zdaniem, jaka przyszłość czeka ten największy miejski las Warszawy? Czy popularność Lasu Kabackiego nie będzie zgubą dla rezerwatu? Ja na przykład boję się, że za kilka lat będzie on bardziej przypominał Pole Mokotowskie czy Park Skaryszewski niż Puszczę Białowieską. To jest faktycznie dosyć duże ryzyko i dużo zależy też od miasta i dużo zależy też od świadomości ludzi. Ja się bardzo cieszę, że świadomość mieszkańców Warszawy się zmienia, że ta wrażliwość na potrzeby ochrony przyrody się zwiększa. My oczywiście tu też jako jednostka staramy się do tego przyczynić, ponieważ aktywnie edukujemy mieszkańców, czy to przy pomocy Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, całego działu edukacji, który prowadzi i zajęcia i w budynku i oczywiście też również w oparciu o drzewostany warszawskie, tak żeby pokazać tą przyrodę na miejscu, bo tak najlepiej jednak jest uczyć i staramy się docierać również do wszystkich grup wiekowych. Więc ja mam nadzieję, że ta poprawa świadomości konieczności ochrony przyrody w naszym otoczeniu, tym najbliższym, niekoniecznie gdzieś tam daleko, tylko właśnie tu na miejscu, spowoduje, że ten las jednak ocaleje. Na szczęście las jest rezerwatem, w związku z tym nie grozi mu zabudowa i na szczęście miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które zostały sporządzone w jego bezpośrednim otoczeniu oraz otulina, która została powołana razem z planem ochrony, w miarę możliwości zabezpieczają otoczenie tego lasu, to najbliższe otoczenie przed zabudową. Więc tutaj też istotne jest, żeby nie poprzerywać korytarzy migracji dla zwierząt, które prowadzą do Lasu Kabackiego, od Lasu Kabackiego w stronę Wisły czy w stronę Antolina. Ta skarpa jest bardzo istotna, połączenie z Wisłą jest bardzo istotne, bo pozostawienie tego lasu w postaci takiej odciętej wyspy od otaczającego terenu spowoduje degradację populacji zwierząt pod kątem genetycznym, tak? Więc jest bardzo również istotne, żeby nie zabudowywać pól przy Lesie Kabackim. Tych pól, które obecnie są użytkowane rolniczo w taki ekstensywny sposób, jest to bardzo korzystne dla przyrody, która jednak jest w otoczeniu tego obszaru. Więc myślę, że Las Kabacki jest w miarę bezpieczny, o ile będziemy z niego odpowiedzialnie korzystać. Dziękuję za rozmowę. Gościliśmy Angelikę Jagackowską, wicedyrektorkę Lasów Miejskich. Już teraz felieton Dominika Uliga o Lesie Kabackim, a na koniec jeszcze informacja w sprawie kamery na podczerwień, którą zostawiliśmy w lesie na noc. Niestety tym razem nie nagrała żadnego zwierzęcia. Dziękuję. Dziękuję. Warszawa ma głos. Jak spotkałem wodnego jeża, czyli Las Kabacki pełen tajemniczych gości. Mam na imię Dominik i jestem lasoholikiem. Niemal codziennie, o każdej porze roku spędzam co najmniej godzinę w Lesie Kabackim. Czasem biegam, czasem jeżdżę na rowerze, ale najczęściej spaceruję po cichu, żeby uciec od zgiełku codzienności. Zdarza się, że wyjdę po gazetę czy po bułki do pobliskiej piekarni, a kończy się na 10 kilometrach po lesie. Kiedyś bywałem tu z moimi dziećmi, teraz najczęściej jestem sam ze sobą. Dzięki temu codziennie, choć przez chwilę czuję się jak na wakacjach. Staram się być w lesie wcześnie rano, kiedy nie ma jeszcze tam ludzi. Tę metodę opanowałem kilka lat temu. Zamiast męczyć wszystkich koło mówieniem „chodźmy się przejść, no już, już, wstawajcie” i czekać niecierpliwie, aż się w końcu wszyscy zbiorą, po prostu po cichu wymykam się sam o świcie i często wracam, kiedy pozostali domownicy jeszcze śpią. Premię za wczesne wstawanie odbieram w naturze. Kiedy chodzę sam, jestem cicho, mogę wtopić się w przyrodę i widzieć więcej. W wolnym od ludzi lesie niemal codziennie spotykam piękne sarny, podglądam bawiące się wiewiórki, słucham śpiewu ptaków i szumiących dostojnie drzew. Las Kabacki, zwłaszcza po ostatnich wichurach, jest pełen wykrotów, które przypominają mi Puszczę Białowieską. Kiedyś mój syn Arek, kiedy spytałem go o wrażenia z rowerowej przejażdżki po puszczy, ocenił: „ona jest zupełnie jak nasz las, tylko w Kabackim jest mniej zakazów wejścia z powodu wycinki”. To było kilka lat temu.
Teraz niestety sytuacja mocno się zmieniła i leśnicy postanowili pomóc naturze. Pojawiły się też oznaczenia zakazujące wstępu na wiele ścieżek. Smutno mi, kiedy patrzę na oznaczone jaskrawym kolorem do wycinki drzewa i na karczowiska rozjechane przez ciężki sprzęt. Nie tego spodziewałbym się po ochronie rezerwatu. Zapewne spodziewacie się felietonu w duchu gawęd Adama Wajraka, ale nie będę nawet próbował naśladować mistrza opowieści o przyrodzie. Po prostu serdecznie go pozdrawiam. Zresztą o zwierzętach z Lasu Kabackiego możecie przeczytać świetne, ilustrowane i mądre książki. Opowieść o dziku dzikusie i wydaną ostatnio świnię Malwinę. Obie napisał pan Krzysztof Łapiński, a ilustrowała pani Maria Kurczewska. Też stali bywalcy lasu. Ja opowiem wam o kilku spotkaniach, których bohaterami wcale nie były zwierzęta. Niektóre spotkania są całkiem zwyczajne i cenne tylko dla mnie. Zwierzę się, że mam w Lesie Kabackim kogoś, kogo lubię odwiedzać i wiem, że zawsze na mnie czeka. To nie zwierzę, ale moje ulubione drzewo. Krzywe, prośnięte mchem, które pięknie zieleni się wiosną i latem. Zdarza mi się je pogłaskać, w dotyku jest trochę jak szorstkowłosy pies. Od czasu do czasu pojawia się na moim instagramowym koncie, gdzie często wrzucam zdjęcia z Lasu Kabackiego. Ale to jednak nie puszcza, ale las miejski, więc można w Kabackim mieć całkiem miejskie przygody. Polankę w Powsinie najczęściej omijam, bo nie lubię tłumów. Za to pewnego dnia w środku lasu, a właściwie po jego wschodniej stronie, tam gdzie jest sporo górek i dolin, trochę jak w górach, znalazłem samochód. Ktoś wjechał nim do lasu, próbował pokonać wąwóz i po prostu utknął. Po kilku tygodniach auto zniknęło, a ja do dziś zastanawiam się, jak tam w ogóle się znalazło. Innego dnia, to było z kolei w części zachodniej, usłyszałem strzały. Wiem, to nie było mądre, ale poszedłem w tamtym kierunku. Myślałem, że może strzelał ktoś z jednostki wojskowej zlokalizowanej na terenie lasu. Bo kiedyś podczas styczniowych mrozów zobaczyłem maszerujący po lesie oddział żołnierzy z karabinami. Ale nie, zobaczyłem na oko 20-kilkuletniego chłopaka z pistoletem. Chyba obaj byliśmy nieco spłoszeni swoim widokiem. Wyjaśnił mi, że właśnie sobie kupił broń i postanowił ją wypróbować. Cieszę się, że na puszkach, a nie na mnie. Najdziwniejszym czasem w naszym lesie, jaki pamiętam, była, pewnie jak w wielu miejscach, pandemia. Muszę przyznać się, że kiedy wyjście z domu było surowo zakazane, a lasy i parki zostały zamknięte, zdarzało mi się wymknąć koło 5 rano z domu, żeby przejść się lub przebiec po lesie. To był szalony okres pełen niespodzianek. Na przykład 2 kilometry od miejsca, w którym mieszkam, obok parków na Tolinie, spotkałem łosie, których wcześniej nie udało mi się zobaczyć ani w Kampinosie, ani nad Biebrzą. Pewnego dnia podczas takiego spaceru zamyśliłem się i nagle poczułem czyjąś obecność. Kiedy podniosłem wzrok, zobaczyłem stojącą w pewnej odległości od ścieżki parę. Oboje ubrani byli w maseczki, długie przeciwdeszczowe płaszcze, gumowe rękawiczki, stali na jakiejś kłodzie i patrzyli w moją stronę. To było po deszczu, unosiła się lekka mgła, z liści spływały ciężkie krople. Powiem wam, że to była filmowa, surrealistyczna scena. Cisza, bezludny las i dwójka zamaskowanych obcych. Od lat staram się nie oglądać leśnych horrorów. To zbyt plastycznie działa na moją wyobraźnię, zwłaszcza kiedy jest się w lesie już po zmroku. Ale w tym momencie przypomniało mi się ich co najmniej kilka. Żałuję tylko, że nie ośmieliłem się poprosić tych państwa o zdjęcie, bo mogliby zrobić w internecie taką furorę jak przerażający Slenderman. Jeśli dosłuchaliście do tego momentu, to najwyższy czas na wodnego jeża. W Lesie Kabackim jest kilka jeziorek. Pewnego upalnego lata poszedłem nad jedno z nich, żeby popatrzeć na mieszkające tam zaskrońce. Osłupiałem, kiedy zobaczyłem coś, co przypominało dużego kolczastego jeża, a może bardziej jeżozwierza. Było wielkości piłki do siatkówki. Unosiło się na wodzie. Wyjąłem aparat, przybliżyłem obraz. I wtedy okazało się, że wodny jeż się porusza. Pływał po powierzchni w tę i we w tę i, co dziwne, wcale nie bał się mojej obecności. Wyjaśnienie zagadki przyszło dość szybko, kiedy kula obróciła się na wodzie w moją stronę. Okazało się, że wodny jeż jest pływającym, opalonym chłopakiem z kudłatą blond fryzurą. Był trochę w stylu surferów z Los Angeles.
Potem pokazywałem te zdjęcia znajomym i część z nich udało mi się nabrać, że odkryłem całkiem nowy gatunek. Śmiechom nie było końca. Życzę wam udanych spacerów po lesie kabackim. Wyostrzajcie zmysły i używajcie wyobraźni. Dajcie się porwać przyrodzie. I mam tylko jedną prośbę. Nie wchodźcie do miejsc oznaczonych jako ostoje zwierząt. W naszym lesie jest dużo ludzi, niech choć tam zwierzaki mogą znaleźć w ciągu dnia trochę spokoju. Dziękuję Państwu za dołączenie do naszej wycieczki. Przypominam, że podcast Warszawa Nadaje przygotowują dziennikarze Gazety Stołecznej i serwisu warszawawyborcza.pl. Kolejne odcinki emitujemy co drugi piątek, następny już 10 czerwca. Będzie o wieczornym i nocnym życiu nad Wisłą. Do usłyszenia. Wojciech Tymowski.